Rozmowa o pracę to jedno z kluczowych wydarzeń w procesie rekrutacji. Aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie, ważne jest wyróżnienie się na tle innych kandydatów. Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie trudne, a jednak wiele osób nie korzysta z tej możliwości. W tym odcinku przedstawię Ci 8 sposobów na to, jak wyróżnić się na rozmowie o pracę. To jest Excellent Work Podcast, a ja nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Podstawą jest przygotowanie się do rozmowy z rekruterem, a więc punkt pierwszy, zorientuj się na temat firmy i stanowiska, na które aplikujesz. Przeczytaj o firmie i branży, w której działa, aby lepiej zrozumieć jej cele i wartości. A jak to zrobić? Przeszukaj stronę internetową firmy. Znajdziesz tam informacje o historii firmy, jej produktach lub usługach, klientach, filozofii, wartości i celach. Przeszukaj newsy i artykuły na temat organizacji w internecie. Dowiedz się, jakie opinie ma firma. Poszukaj ich na forach internetowych, na portalach z opiniami, czy też na przykład na LinkedInie. Zobacz, z kim organizacja współpracuje, jakie ma partnerstwa, jakie ma relacje z innymi w branży. Zwróć uwagę na to, jak firma jest postrzegana przez opinię publiczną. Poczytaj o nagrodach czy ewentualnych wyróżnieniach. Możesz też skontaktować się z pracownikiem firmy. Możesz ich zapytać o doświadczenia w pracy, w organizacji, jak wygląda kultura organizacyjna. Możesz to zrobić również przy użyciu np. Linkedina. Punkt drugi to sprawdź jeszcze raz ofertę pracy, aby przypomnieć sobie na co szczególnie rekruterzy mogą kłaść nacisk przejdź pod tym kątem przez swoje doświadczenie zawodowe i umiejętności. Szczególnie istotną cechą może okazać się być otwartym na zmiany i ambitnym. Jak zademonstrować te cechy? Przedstaw swoje cele zawodowe, pokaż, że masz konkretne cele związane z rozwojem swojej kariery, no i jakie są Twoje plany dotyczące przyszłości. Zademonstruj swoje obecne doświadczenie i osiągnięcia przedstaw przykłady, jak osiągnąłeś sukcesy w swojej dotychczasowej karierze, jakie były Twoje kluczowe role w poprzednich projektach. Pokaż swoją chęć do uczenia się nowych rzeczy. Opowiedz o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych z nauką, nowych umiejętności, no i jakie kursy czy szkolenia odbyłeś. Zademonstruj swoje zaangażowanie w rozwój zawodowy. Opowiedz o swoich dotychczasowych doświadczeniach związanych właśnie z rozwojem zawodowym, na przykład wolontariat czy Projekty niezwiązane z pracą albo udział w konferencjach branżowych. Pokaż swoje zainteresowanie branżą i rynkiem, przedstaw swoją wiedzę na temat rynku, na którym działa firma, do której aplikujesz oraz aktualne trendy czy wyzwania branży. Zadaj pytanie o możliwość rozwoju. Pokaż, że jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery w firmie i chcesz się dowiedzieć, jakie szanse rozwoju zawodowego są w niej dostępne. Zademonstrowanie chęci rozwoju i uczenia się nowych rzeczy pokazuje rekruterowi, że jesteś gotów na stawianie sobie wyzwań i na podejmowanie ryzyka w celu rozwoju, co jest pożądane w wielu korporacjach. Punkt trzeci: bądź przygotowany na pytania o elementy Twojego CV. Oto kilka sposobów, jak to zrobić. Przeczytaj swoje CV dokładnie, przypomnij sobie szczegóły dotyczące swoich dotychczasowych doświadczeń zawodowych, projektów, osiągnięć czy umiejętności. Przygotuj przykłady dotychczasowych swoich osiągnięć. Jeśli masz luki w CV, przygotuj odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie luki tam się pojawiły. Przypomnij sobie swoje umiejętności i przygotuj pod każdą umiejętność przykłady wykorzystania tych umiejętności w dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Przygotuj się na pytania dotyczące motywacji. Przemyśl, jakie są Twoje motywacje do pracy w korporacji i jakie cele chcesz osiągnąć w przyszłości. Przemyśl, jakie są Twoje wartości i jakie jest twoje podejście do pracy w zespole. Punkt czwarty. Przygotuj się też na pytania typowo do rozmów kwalifikacyjnych. I tutaj sprawdź odcinek 86 podcastu Excellent Work Podcast. Popularne pytania rekrutacyjne link znajdziesz w opisie. Punkt piąty. Zastanów się jakie są i jak wykorzystałeś mocne strony oraz jak poradziłeś sobie z zadaniami gdzie słabe strony dawały się szczególnie we znaki. Punkt szósty: przemyśl pytania, które chciałbyś zadać rekruterowi. Pokażesz w ten sposób, że jesteś zainteresowany i przygotowany na rozmowę. Mam dla Ciebie kilka takich przykładowych pytań. Pytanie pierwsze: jakie są aktualne cele i wyzwania firmy? Pytanie drugie: jakie są najważniejsze. Projekty, nad którymi obecnie pracujecie, mam na myśli oczywiście takie, którymi mogą się Państwo ze mną podzielić. 3. Jakie wartości przewodzą kulturze organizacyjnej firmy? 4. Jakie są plany rozwoju w najbliższej przyszłości? 5. Jakie są Państwa zdaniem kluczowe kompetencje i umiejętności wymagane od pracowników w roli, na którą aplikuję? Punkt 6. Jaki moja potencjalna rola ma wpływ na osiągnięcie celów firmowych? Siódmy, co jako pracownik będę mógł robić, aby podnieść zyskowność państwa firmy i aby firma mogła lepiej służyć klientom? Punkt ósmy, jakie szanse rozwoju zawodowego są dostępne dla pracowników w firmie? O tym pytaniu już wspominałem. 7. Zadbaj też o swój wygląd. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. O pierwszym wrażeniu rozmawialiśmy w odcinku 183. Excellent Work Podcast Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i link również w opisie. No i punkt 8. Zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej podziękowaniem za możliwość spotkania jest ważne, ponieważ pokazuje, że jesteś profesjonalny, szanujesz. Szanujesz czas rekrutera i wykazujesz się wysoką kulturą osobistą. Podziękowanie jest dobrym sposobem na zakończenie rozmowy w pozytywnym tonie i pozostawienie dobrego wrażenia. Rekruterzy często oceniają kandydatów nie tylko na podstawie ich umiejętności i doświadczenia, ale także na podstawie ich osobowości i podejścia do pracy. Bycie profesjonalnym i szanującym czas rekrutera może przynieść korzyści w procesie rekrutacji. Podsumowując, warto poznać firmę i stanowisko, na które aplikujesz, przypomnieć sobie szczegóły oferty pracy, przygotować przykłady swoich osiągnięć i umiejętności, zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, przygotować pytania do rekrutera, zadbać o swój wygląd oraz zakończyć rozmowę z podziękowaniem za możliwość spotkania. Wszystkie te kroki pomogą Ci wyróżnić się na rozmowie o pracę i pozytywnie zaprezentować swoje umiejętności oraz doświadczenie rekruterowi. Z pozoru rady te wydają się być oczywiste, ale nadal mało kto je stosuje. Jedno to wiedzieć, drugie to robić. Jeśli chcesz wyróżnić się na rozmowie, również poziomem obsługi programu Excel, sprawdź ofertę kursów na www.naukaexcel.pl. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!